Siemaneczko, z tej strony Pęka Kilo. Zaczynamy kolejny odcinek serii Urbex. Dzisiaj znalazłem taką oto opuszczoną chatkę. Spójrzcie sami. Zapowiada się ciekawie. Tu mamy wejście. O, proszę. Spójrzcie, jak elegancko wygląda. Mamy jakieś szafki, jest dużo rzeczy zabranych, ale zobaczcie, to chyba jest lodówka. Tak to wygląda. Nie wiem, co to mogło być wcześniej, ale to wygląda na dom. Spójrzcie sami. Wygląda na opuszczony domek. No i dobra, spróbujmy pójść dalej. Zobaczcie, korki pozabierane, ale chyba ktoś je specjalnie powyrzucał, bo leżą na ziemi. Zobaczmy tutaj, co się kryje. Spójrzcie na te drzwi, też ładnie ozdobione. Aha, to jest łazieneczka. Dobra. Wejdźmy, zobaczmy. Ciekawe, czy jest piwnica w tym budynku. Tam jesteś na wodę. Dobra. Wycofam się. Może zamkniemy tak, jak było. I tutaj będę, wiecie, musiał uważać, bo jest okno wybite. A tu mamy wejście na górę. Spójrzcie sami, naprawdę piękna chatka. Opuszczona. Ej, dobra, ej, zobaczcie, tam jaka krajarnica jest, jeszcze na taką rączkę. Ej, dobra, idę, żeby mnie nikt nie zobaczył. Ej, spójrzcie na to, ale zarobiście. O kurde, troszkę trzeszczy, ale nic się nie dzieje. Spróbujemy jakoś wejść. Kurczę, to wygląda, jakby ktoś sobie spał. Ale nie, chyba nie jest tak, jak myślę. O kurczę, jest parę rzeczy. Nie jest do końca opróżniona. Spójrzcie na to. Te szafki fajnie wyglądają na tym poddaszu. Zobaczmy tutaj. Nie, to się dalej nie ciągnie nigdzie. Spójrzcie, jakieś tapety. Nie, tapety mamy. I mamy parę rzeczy. To jakiś młynek. I nie tylko. Ej, wiecie co? Kurczę, muszę uważać, bo jak mnie ktoś to zobaczy, żebym nie miał lekkiego przypału. Ej, dobra, otwarte to jest. Aha, to się łączy z tym. Dobra. I tu mamy tylko jakieś pierzynki, nie pierzynki. Ale już chyba wyżej nie mamy wejścia. Dobra. Chodźmy dalej. O kurczę, fajnie, fajnie to wygląda. No ale nam się skończyła ta chatka niestety. Dobra, zmywajmy się stąd. Będzie dzisiaj taki króciutki odcinek. Myślałem, że będzie tu jakaś piwnica, ale niestety nie ma. Więc ewakuujemy się stąd. Bo tu nie widzę i tutaj też nie. Może jeszcze rzucimy oko trochę, okien na, trochę na te szuflady. Ale nie, no niestety są puste. Będziemy tak losowo trochę pootwieramy. No niestety są opróżnione. Ale jeszcze może was tutaj troszkę oprowadzę. Spójrzcie, jak to wszystko wygląda. Elegancko. Ładnie, ładnie. Dobra. Okej, chyba zakończymy ten odcinek. Może jeszcze otworzymy tą szafeczkę z ciekawości. Tylko talerze. Talerze są dla znawców. Dobrze, niech sobie leżą. Okej, jeśli odcinek się spodobał, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!